Pokémony w Polsce zostały wyemitowane 4 września 2000 roku na kanale Polsat i od samego początku zostały ciepło przyjęte przez widzów, a przygody Asha, Misty, Brocka, no i oczywiście Pikachu pokochał cały świat. Kwestią czasu było stworzenie gry opartej o ten tytuł, który wielu może znać pod tytułem Pokémon Red czy Yellow. Jednak żeby móc zagrać w Pokémony, trzeba było nabyć konsolę ze stajni Nintendo albo bawić się w emulatory. Ale teraz to się zmieni. Witajcie, ja jestem Sarna i dziś chcę wam powiedzieć o grze typu Pocket Monster, czyli Temtem. Pewnie wielu z was nie słyszało o tej grze i nie wie, czym ona w ogóle jest. W skrócie, Temtem najbardziej przypomina Pokémony. Wcielamy się tutaj w trenera bądź w trenerkę, bo postać będziemy tworzyć sami, a po krótkim wstępie staniemy przed wyborem wybrania naszego pierwszego Temtema. Wtedy cały świat gry stoi przed nami otworem. Warto dodać, że gra działa w trybie sieciowym, co oznacza, że na swojej drodze spotkamy innych graczy, z którymi będziemy mogli rywalizować. Ale nie tylko, bo również z jednym z naszych przyjaciół będziemy mogli przechodzić całą fabułę razem. Ale przejdźmy do najważniejszego, czy warto w ogóle zainteresować się tym tytułem. Od jakiegoś czasu można wykupić wstęp do Early Access i na przykład na Steamie możemy ujrzeć oceny gry, które w większości są pozytywne. I co najważniejsze, gracze nie chwalą jedynie samej gry, a też twórców i ich podejście do tytułu. Bo jak możemy przeczytać w jednym z komentarzy, takiego zaangażowania człowiek mógłby spodziewać się po firmie AAA. Ale to, co robi ta firma, to majstersztyk. Stały kontakt z graczami, co chwila fiksy i walka o to, by gra działała jak należy. Takie opinie ludzi mogą zwiastować naprawdę niezły tytuł, a sama gra dość szybko i prężnie się rozwija. Więc na jej premierę, która jest przewidziana na 6 września tego roku, możemy się spodziewać czarnego konia w branży. Grę będziemy mogli dostać zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej. Gra wyjdzie na PC-ty, Switcha i konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X. Dla wielu może być to tytuł, który skłoni was właśnie do zakupu nowej konsoli. Gra posiada grafikę mocno stylizowaną, znaną tą z Nintendo, a więc będzie kolorowo, bajkowo i słodko. Ale nie jest to żaden minus, tym bardziej, że gry stylizowane na cel shading starzeją się o wiele wolniej niż te pozostałe. A więc nawet gdy kiedyś będziemy chcieli wrócić do gry i na przykład sprawdzić nowości, jakie doszły do Temtem, to grafika nas nie odrzuci, przez co zabawa może być równie dobra jak za pierwszym razem. Sama walka w grze również przypomina tą znaną nam z Pokémonów. Jednak jest też mała różnica, bo tu walki odbywają się drużynowo. I do potyczki wystawiamy po 2 stworki. Sama walka odbywa się w formie turowej, ataki wyglądają dość ciekawie, przez co nie nużą się tak szybko, jakby można było się tego spodziewać. A kiedy gramy w trybie online, to wtedy zaczyna się cała zabawa. Bo jak wiadomo, najbardziej pasjonujące potyczki są z żywymi graczami, którzy potrafią nas zaskoczyć raz, że doborem potworów, to 2, też ich atakami. Oczywiście same Temtem mają różne żywioły, co wymaga od nas używania różnych potworów do walki, więc na pewno odchodzi tutaj opcja inwestowania tylko w jedną drużynę. Same stworki możemy ze sobą parować, otrzymując silniejszą wersję Temtema i tu zaczyna się zabawa, bo samo zdobywanie, oswajanie czy parowanie Temtemów jest tu jednym z kluczowych zajęć, żeby zostać najsilniejszym trenerem Temtem na świecie. Dla fanów Pokémon sądzę, że jest to pozycja obowiązkowa, a dla tych, co męczyli na emulatorach stare części Pokémonów, Temtem może być mokrym snem. Ale nie tylko gra jest skierowana dla osób, które kochają to uniwersum. Gry typu Pocket Monster są niezwykle uzależniające, ze względu na to, ile nowych rzeczy się może wydarzyć. A to możemy złapać nowego Temtema, jeden z naszych stworków może ewoluować, albo nawet możemy być świadkiem wyklucia się z jajka naszego nowego potworka. A do tego trzeba dodać zwiedzanie nowych lokacji, do których czasem będziemy musieli się dostać w inny sposób, korzystając z różnych przedmiotów dostępnych w grze. No i warto pamiętać też, że będziemy walczyć też z różnymi trenerami. Więc jest naprawdę co robić. Na tą chwilę wątek główny nie jest skończony i czeka on na ostateczne wyjście gry. Oczywiście produkcja będzie wspierana po jej wyjściu i możemy spodziewać się zupełnie nowych miejscówek, temtemów i wyzwań, które nie pozwolą nam się nudzić w endgame'ie. Przyznam się, że od dłuższego czasu przyglądam się tej grze i w pewnym momencie było o niej troszeczkę cicho. Myślałem, że projekt został porzucony, jednak patrząc na to, co się dzieje i na reakcje ludzi, którzy grają w tę produkcję, jestem optymistycznie nastawiony. I jeśli tylko finanse mi pozwolą, to w Temtem wchodzę na premierę. A wy co sądzicie o grze? Jesteście nią zainteresowani? Czy klimat Pokémonów to było to, na co czekaliście?
dajcie znać w komentarzu pod filmem. Pamiętajcie, że jeśli lubicie rozmawiać o grach i chcecie o nich słyszeć jak najwięcej, to zapraszam na mojego Discorda. Link oczywiście w opisie filmu. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć! To determine who's the best Temtem tamer in the Airborne Archipelago.